Cześć, tu Marta z bloga pipilot.pl i dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim filmem, w którym pokażę Wam moje zakupy z zielonego parapetu. Ze sklepu Zielony Parapet oczywiście. Zabrakło mi podłoża uniwersalnego, a jak już opowiadałam we wcześniejszych filmach, bardzo lubię tą mieszankę z właśnie tego sklepu. No i postanowiłam kupić i zrobić takie ostatnie przesadzanie przed zimą. Przez całą jesień i zimę nie będę przesadzać kwiatków, no chyba, że coś kupię albo dostanę. Dlatego chcę to teraz zrobić, jak jeszcze jest ciepło i stosunkowo jasno. No i oczywiście nie mogłam się powstrzymać i dokupiłam rośliny. Dlatego pokażę Wam po prostu wszystko, co było w mojej paczce. Zamówienie przyszło bardzo szybko, ja zamawiałam w sobotę. Pamiętam, że wieczorem dokonywałam zamówienia. A już w środę zamówienie było u mnie kurierem. Ja te rzeczy kupiłam na Allegro, ponieważ tam zawsze jest mi wygodniej kupić. Tam mam przesyłkę Allegro Smart, czyli darmową. Oczywiście na stronie sklepu jest więcej produktów, więcej kwiatów, no większy wybór po prostu, ale to, czego potrzebowałam, było na Allegro, dlatego tam zrobiłam zakupy. Zapraszam. Ok, zacznijmy od podłoża. Po prostu wyjmę to, pokażę Wam, jak to wygląda, jak wygląda opakowanie, zobaczycie sobie. Podłoże uniwersalne zapakowane jest w takie worki. No i nic więcej nie trzeba mówić. Tutaj jest na zszywki zszyte, więc można sobie to rozerwać. Ale trzeba uważać, bo te papierowe takie worki potrafią się drzeć. Ale uważam to za bardziej ekologiczne niż jakąś folię, dlatego cieszę się, że pakują w taki brązowy papier. Zamówiłam takie dwa worki, także mam 10 litrów podłoża. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Tych wielkich roślin nie planuję przesadzać. Raczej planuję połączyć monstery, ale one mają dużo podłoża, więc tylko dosypię trochę może tego i wystarczy. Zamówiłam też takie kokosowe kijki. Kokosowe, bo one są owinięte włóknem kokosowym. Chciałam do monstery, ale coś poszło nie tak, bo po pierwsze myślałam, że to jest jeden, nie doczytałam, to jest norma u mnie, a po drugie myślałam, że będą wyższe, a takie akurat mam. Ale mam kilka wysokich roślin, więc myślę, że się przydadzą, jeżeli nie teraz, to w późniejszym czasie. No i teraz przejdźmy do roślin. Dobra, biorę nożyczki. Wiecie, że to jest zawsze ekscytacja. Ja oczywiście zamówiłam maluszki. Teraz wszyscy bardzo chwalili się i nie mówię to, nie ma to negatywnego wydźwięku. Po prostu pokazywali szczęśliwi, co zakupili w Biedronce. Bo teraz był wysyp dużych roślin, jak fikusy, fikus chyba był tinek, nie wiem, czy też belize, zwykły, sprężysty. No piękne, piękne są te rośliny, duże. Warto sobie kupić, zwłaszcza jak chcecie na szybko swój dom przyozdobić. Ja jednak bardziej cieszę się z takich maluszków i kiedy one rosną w moich oczach. Oczywiście wtedy jest większe ryzyko, że coś pójdzie nie tak i mam na koncie kilka takich roślin, na przykład filodendrona Birkin załatwiłam, takiego małego zielonego parapetu, bo przelałam go. Myślałam, że potrzebuję więcej wody. Teraz w Biedronce kupiłam sobie dużo większego i ma się całkiem dobrze i zdecydowanie nie potrzebuje tak dużo wody, jak myślałam na początku. A propos filodendronów, ja sobie kupiłam takiego filodendrona Imperial Red, czyli w przyszłości powinien mieć czerwone listki. To jest totalny maluszek, więc ja go włożę sobie do małej doniczki i przez zimę, mam nadzieję, no coś tam może podrośnie. Postaram się go trzymać w dość jasnym miejscu. Może jeszcze tam do rozpoczęcia tych ciemnych, krótkich dni coś mi podrośnie i mam nadzieję, że na wiosnę to już ruszy w górę. Ostatnio powiem Wam, że do filodendronów mam taką dużą miłość. Zajawkę dla filodendrony jest Pink Princess, bardzo bym chciała mieć. Mam White Wave i mam tego Scandensa standardowego, ale podobają mi się właśnie te duże. I ostatnio byłam w Biedronce i stał taki jeden ostatni. Ale powstrzymałam się, bo już mam bardzo dużo roślin. Jeszcze mam obiecane szczepki i dlatego poczekam.
I też właśnie ciągle o tym mówię, że muszę się kilku roślin pozbyć i naprawdę tylko się ogarnę z moją pracą, bo mam teraz taki dość intensywny czas, więc może być tak, że raz w tygodniu tylko będzie film. Mam nadzieję, że nie. Jak się tylko ogarnę z tym moim intensywnym czasem, to mam nadzieję, że zrobię porządek z moimi roślinami przed zimą. Dobra, i jeszcze jedną tylko roślinę. I to też ciekawa historia. W sobotę zamówiłam, a w niedzielę byłam u teściowej. Się okazało, że ona sobie kupiła taką samą w Biedronce i nawet dość dużą i mogłam po prostu sobie od niej szczepkę wziąć. No ale niestety tu się coś zadziało nie tak, ponieważ dwa listki już odpadły. Trochę chyba była źle zawinięta. No to jest begonia koralowa. Begonia koralowa, bo ja oczywiście zapomniałam nazw roślin, które zamówiłam, więc muszę sobie tutaj się wspomóc. No i widzicie, tutaj dwa listki odpadły, ale myślę, że nie będzie tak źle. No, też na nią zachorowałam, więc się cieszę, że sobie ją kupiłam. Przypuszczam, że bardziej by mi się opłacało kupić ją w Biedronce, większą, tam były trochę większe. No ale ja przy okazji tej przesyłki sobie ją wzięłam i też, nie wiem, jakieś mam większe zaufanie do tych roślin z tych specjalistycznych sklepów, chociaż nie mogę powiedzieć, bo na przykład ten filodendron Birkin White Wave, którego ja mam, całkiem fajnie wygląda i dobrze sobie radzi i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. No ale zobaczymy po czasie. Także takie mam dwie nowe roślinki. Dzisiaj albo jutro je przesadzę. I mam nadzieję, że będą mi fajnie rosły, trzymajcie kciuki. I tak wyglądają moje małe zakupy w zielonym parapecie. Jeszcze zapomniałam, bo nie zauważyłam tego, zamówiłam też dobroczynek kalifornijski, czyli te roztocza, o których Wam mówiłam. Ja zamawiałam roztocza świrski, zawsze zapominam, jak to się nazywa, na wczernaski i coś dobrze mi pomogło. Pomogły te roztocza, a tutaj mam dobroczynek kalifornijski na przędziorki, bo no niestety przędziorki pojawiły się na moim, na moim syngonium i zaraz będę go wieszać. Obok też postawię nanuka, bo na nanuku też zauważyłam pajączki, także mam nadzieję, że dobroczynek się z nimi rozprawi. A następnym razem, myślę, że w ogóle na całą zimę będę sobie co jakiś czas zamawiać zarówno roztocza świrski i dobroczynek kalifornijski. Na dole będziecie mieć link do tych wszystkich rzeczy, które zakupiłam, także do tych roztoczy, które polecałam do wciornasków, także jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zajrzeć i zobaczyć, jakie są ceny i czy ewentualnie Wam się to przyda. Ja, tak jak mówiłam Wam, będę teraz testować różne sklepy, akurat zielony parapet mam przetestowany, bo bardzo często robię u nich zakupy, no ale ostatnio też kupowałam w Coca Flora, a może na wiosnę, albo w styczniu mam urodziny, więc pewnie też jakieś zamówienie pójdzie, chociaż zimą to tak wątpliwa wie bezpiecznie zamawiać rośliny, chociaż zamawiałam w zeszłym roku i na przykład zielonego parapetu przyszły w świetnym stanie. No więc zobaczymy, czy będę zamawiać, ale jeżeli, to pokuszę się o zakupy w jakimś innym sklepie. Możecie mi dać znać, w jakim jaki mam sprawdzić. Okej, to będzie na tyle, nie będę przedłużać. Tak jak mówię, trzymajcie kciuki za moje rośliny. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to możecie zrobić to teraz. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie polubienia. Zapraszam do grupy Amatorzy Ogródka na mój Instagram. I do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!